A, no tak, no tak. Holendrzy powoływali się na pewne tutaj tradycje pobytu na tym terenie, cywilizacji tych terenów, przyjeżdżając tutaj tylko w innym celu nieco w 1943 roku. Witam Państwa serdecznie. Temat kompletnie nieistniejący w polskiej historiografii. Zaczęło się od tego, proszę Państwa, Szpadelka, wnuk człowieka, który przyjechał tutaj właśnie w 1943 roku, grzebiąc w materiałach po dziadku, znalazł taki przedmiot, na którym doczytał się Ost 102, Ciechanowiec 1943. No i go zaciekawiło, co to jest? Wschód, Ciechanowiec, jakiś numer. No w internecie dzisiaj nie ma problemu, żeby odszukać, co to jest Ciechanowiec. Znalazł tam pewnego człowieka. No i po nitce do kłębka film trafił do mnie. No i tak się zaczęło. Ja chciałem zgłębić ten temat, ponieważ na Holendrów na Podlasiu natrafiłem już wcześniej i pisałem o tym trochę już w latach 90., ale nie do końca było wiadomo, co to jest. Jaka ich była misja? Różne były, powiedzmy, no, opinie na ten temat miejscowej ludności, a dokumentów czy opracowań w Polsce nie było zupełnie. Wówczas jeszcze nie było tak rozwiniętej tej sfery internetu, powiedzmy, i materiałów w internecie. Trzeba było poczekać. Tak? No i z czym nam się kojarzy Holandia? Mamy takie fajne skojarzenia. Oczywiście wiatraki, tak, tulipany, rowery. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jeśli chodzi o te rowery, to Holendrzy do Niemców mieli po wojnie takie roszczenie, żeby im zwrócili rowery, które im zabrali w czasie wojny. Tak? Taka ciekawostka, nie? To cała Europa się z tego śmiała, że zamiast tam zwrócić się o coś poważnego, to zwracali się o rowery. No, tutaj coffee shopy, tak, to też Holandia, od razu wiemy, o co chodzi. Sympatyczne zdjęcie, gdzie tata wiezie pięcioro dzieci na rowerze, tak? No, takie fajne skojarzenia mamy. I sympatyczne. Natomiast powierzchnia to są mniej więcej dwa województwa, powiedzmy mazowieckie i opolskie. Tak? To jest Holandia. Żeby Państwu dać obraz, co to jest za kraj. Ma dwie stolice, mały kraj ma dwie stolice. Jedna konstytucyjna, druga taka administracyjna, Amsterdam i Haga. Mają też nadal sześć terenów zamorskich na Antylach i na Karaibach, o czym Europejczyk pewnie jeden wie na 100 tysięcy. Że Holendrzy mają takie tereny zamorskie jeszcze, aż sześć. No, jest to, proszę Państwa, kraj, który ma tylko dwa święta narodowe. My mamy ich pełno, lubimy świętować, oni mają tylko dwa. Jedno to jest Królestwo, Dzień Króla, tak? A drugi dzień wolności. Są to dni obchodzone w kwietniu i w maju, a potem cały rok praca. Słyną też z postaci, które tam pochodzą z Holandii. My też się szczycimy postaciami z Polski. Oni mają Erasma z Rotterdamu, mają Rembrandta, Vincenta van Gogha czy Annę Frank, która jest szczególnie znana na świecie. No oczywiście są obowiązkowi, dystansujący się od obcych. To jest taka cecha, która wyrasta z przeszłości, z doświadczeń, które były. No, dobrze znają polskie przekleństwa, no i używają, jak tylko z Polakiem się spotkają, to chętnie używają takich brzydkich słów, szczególnie to na K jest rozpowszechnione. W czym jest problem? Obszar Holandii, my wiemy, że jest zagrożony zalaniem cały czas. Tam są tamy, które hamują napływ. Proszę Państwa, 59 powierzchni kraju zagrożona jest powodzią. 59% to jest ogromna. Do tego jeszcze 26%, czyli 1/4 leży poniżej poziomu morza, a 29% kraju też zagrażają rzeki, czyli praktycznie totalna powódź grozi, gdyby Holendrzy nie byli tak doskonałymi meliorantami, tak? Nie znali się na hydrologii. Proszę Państwa, okupacyjne plany Holendrów dotyczące kolonizacji i eksploatacji ziem polskich stanowią białą plamę, jak powiedziałem. Dotąd temat pozostawał poza wiedzą i zainteresowaniem polskich badaczy. Niewiele miejsca poświęcili mu też historycy holenderscy. Skąd pomysł na kolonizację właśnie holenderską i jaki los miał spotkać miejscową ludność Podlasia? O tym chciałbym parę słów też powiedzieć. No, Niemcy atakowały Holandię 10 maja 1940 roku. Holendrzy bronili się 4 dni, Zelandia tam jeszcze 2 dni broniła się. Z okupantem kolaborował Narodowy Socjalistyczny Ruch Holenderski, NSB w skrócie.
oraz tak zwana Unia Holenderska założona nieco później. Około 25 tysięcy Holendrów dobrowolnie, nikt ich nie zmuszał, wstąpiło do Waffen-SS, proszę Państwa, z potrzeby takiej, tak, własnej. Łącznie w tej formacji przewinęło przez Waffen-SS 55 tysięcy Holendrów. No tak słynna taka dywizja pancerna SS Nederland, tak, to wszyscy chyba o niej słyszeli. NSB, czyli ta partia faszystowska holenderska, miała własne oddziały SS, składały się z 7 tysięcy osób umundurowanych w czarne mundury. Wszyscy się ich bali. Z hitlerowcami kolaborowało 300 tysięcy ludzi. Tak, tak jak cały Białystok, można powiedzieć. W kraju, gdzie jest tych ludzi kilka razy mniej, no to jest to znaczący odsetek. I Holendrzy mają z tym wyraźny problem, bo do przyszłego roku zablokowane jest ujawnianie danych osobowych tych osób, większości tych osób. Tak, co już są znane, to są znane, ale co do niektórych stop, nie wolno. No i nie wiadomo, czy w przyszłym roku jeszcze ujawnią, ale mniejsza z tym. Holendrzy dostarczali też pociągi do deportacji Żydów z Europy, proszę Państwa. Tak? Kolej holenderska była sprawna, udostępnili swoje kolej i wożono do obozów zakłady. Tak? A oni na tym robili biznes. Oczywiście działał też rząd na uchodźstwie, to specjalnie podkreśliłem, z królową Wilhelminą. Króla Wilhelmina po przegranej, jeszcze przed końcem przegranej, uciekła do Londynu i tam działał legalny, opozycyjny rząd w stosunku do rządu faszystowskiego w Holandii. To też trzeba powiedzieć. Nie wszyscy Holendrzy współpracowali z Niemcami, to też trzeba powiedzieć. Ale widzimy to parcie jedno. Proszę Państwa, skąd problem? Skąd problem, który się zrodził? On się wziął z tego, że Holendrzy od 1602 roku posiadali tak zwaną Indonezję. Tak? Potężny kraj, no dzisiaj liczy tam, podejrzewam, gdzieś około 200 milionów ludzi, ten kraj. No i proszę Państwa, w 1943 roku w marcu Japończycy zajęli ten teren. Japończykom potrzebna była raz, że ryż, bo to wiadomo, Indonezja to był największy producent chyba ryżu na świecie, eksportowanego ryżu, ale też potrzebna była ropa naftowa i kauczuk do prowadzenia wojny, jedno z kluczowych surowców. Ale wiadomo też, że wcześniej Holendrzy czerpali ogromne zyski z transportu ludności czarnoskórej z Afryki do Ameryki. Tak? To o tym też chyba wiemy wszyscy, o czym Holendrzy nie chcą pamiętać. Teraz idziemy dalej. No dobrze, Japończycy zajęli Indie wschodnie tak zwane, tak? Tam działała spółka cywilna, potem państwowa, która eksploatowała Indonezję. Tam było powstanie, w sumie zginęło tam chyba ze 200 tysięcy Indonezyjczyków zamordowanych przez Holendrów, ale to mniejsza z tym. Bo o tym się mało mówi, ale takie fakty miały miejsce w XIX wieku jeszcze. Holendrzy tracą i mają problem z czym? Z dochodami, które były. Nagle urwały się dochody. Tak? No trudno zrezygnować z pewnego poziomu życia, który już się ma. To jest bardzo bolesne. Więc próbuje się odzyskać dochody. To jest raz. Po drugie, pojawia się problem z żywnością. Bo Niemcy chcą oczywiście kontyngentów jak najbardziej. No i w 1942 roku kolaboracyjny rząd holenderski we współpracy z Niemcami rozpoczął działania zmierzające do właśnie kolonizacji terenów, które były podporządkowane dla Niemiec. Niemcy zorientowali się, że mają za mało wojska, trzeba im wsparcia, szczególnie zabezpieczenia zaplecza przed partyzantami, ale też chodziło o produkcję żywności. I Holendrzy się na to bardzo łatwo złapali i powołali Kompanię Wschodnią, ale na wschodnią Europę tak zwaną. Mieli zająć się gospodarowaniem od Ukrainy aż po Morze Bałtyckie, czyli Ukraina, Białoruś i Litwa. To miał być taki pas ziem zagospodarowany przez Holendrów. Jednak wiemy o tym, że Armia Czerwona w 1943 roku zaczęła już odnosić sukcesy. Holendrzy wyczuli, że jest zagrożenie zajęciem tych terenów przez Niemców i wycofali się. Ale czy zrezygnowali z planów?
Nie, proszę Państwa, bo założyli spółkę. Spółkę, która, w której uczestniczyło tak. Państwo, Holandia, Bank Centralny Holenderski, miasta Amsterdam, Haga, tak? I spółki prywatne, osoby prywatne mogły wkładać pieniądze do tej kompanii, do tej spółki, tak, i czerpać z tego korzyści. Tak? Przedstawiono im pewien dalekowzroczny plan. Tutaj macie Państwo z tej strony właśnie fragment takiego jakby dokumentu, który zakłada, tak, tą spółkę. On został opublikowany na pierwszych stronach gazet, reklama wielka. No i zaczęto się przygotowywać do kolonizacji wobec tego, tylko trzeba było mieć odpowiednie siły do wykolonizacji, tak? No bo kim to wykonać? Kto z Holendrów pojedzie w nieznane, zwłaszcza, że niedaleko jest front, tam paręset kilometrów, ale jest front. Oczywiście próbowano wykorzystać do tego NAT. Co to jest NAT, zaraz powiem. Gotową formację, która wtedy była, która miała przygotować, rozpoznać. Czerpano wzorce od Niemców jeszcze wcześniejsze. To nie jest coś, co się wzięło nagle, Hitler wymyślił. To są doświadczenia wcześniejsze i z nich czerpano też, jak czytam te dokumenty z I wojny światowej, niemieckie opinie i potem powiedzmy, no, ta retoryka, która wynika z dokumentów holenderskich, pasuje idealnie, tak? Czyli widać tą ideologię. Niemcy uważali Holendrów za osoby czyste rasowo. Uważali, że to są osoby, które no, są równe Niemcom, czyli są też Übermenschami, tak? Dlatego traktowali ich szczególnie korzystnie, bym powiedział tak. Czym był NAT, o którym powiedziałem? NAT, czyli Holenderska Służba Pracy, to tak się fajnie nazywało. Ja tam używam takiego stwierdzenia polskiego, junak, tak? Oni tam nazywali troszeczkę inaczej, ale to generalnie o to samo chodzi. Człowiek w mundurze ma wypełniać pewne funkcje robotnicze, a przy okazji trochę szkolić się wojskowo. I skąd te NAT? To jest właśnie Nederlandse Arbeitsdienst, tak? I to jest skrót na czerwono znaczy NAD. I stąd jest ten skrót NAT. Jest to holenderska służba pracy, która była dosłownie kalką przeniesioną z niemieckiej RAD. NAT jest starsze od kompanii wschodniej, którą założyli. Najpierw istniało NAT, a potem zostało wykorzystane przez tą kompanię wschodnią, przez cwaniaków, którzy chcieli na tym zarobić, tak? W uproszczeniu, przywiezieni na wschód ochotnicy po kilkunastotygodniowym szkoleniu, oczywiście było tam szkolenie też bardzo istotne, nazistowskie. Program był wybitnie nazistowski, to trzeba od razu sobie powiedzieć, i kierowani byli na teren Polski. Proszę Państwa, o tym filmie to Państwo zobaczą, to jest film propagandowy, trwa 33 minuty i on miał zachęcać. Został zrealizowany tak pod koniec 1943 roku z fragmentów wcześniej nagrywanych i miał zachęcać młodych Holendrów do służby w NAT. Stąd tam są takie fajne uśmiechy, są i dziewczyny, gdzie tam kamera prawie zagląda do dekoltów, tak, żeby pokazać fajne dziewczyny. I proszę Państwa, jadąc tutaj na teren powiatu bielskiego, śpiewali taką piosenkę. Ja nie za bardzo wiem, czy to jest napisane, więc muszę podejść, przepraszam. Na wschód chcemy jechać konno, na wschód chcemy iść razem, wszyscy na zielone pustki, żwawo na pustki, tam będzie lepszy byt. Tak? Taką piosenkę śpiewali, jadąc na wschód. To jest pieśń stara, holenderska, która została wykorzystana propagandowo, bo im to pasowało teraz, tak? Żeby wykorzystać takie słowa. To jest katalog ubiorów oficerów, tak? I tak, tam hopmanów i tych junaków. Drewniaki charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, tak? Na stopach. Po takim szkoleniu kilkunastotygodniowym, w 1943 roku, to szkolenie było gdzieś tam od końca kwietnia do lipca, odbyło się pożegnanie pierwszych 500 Holendrów, którzy zostali wysłani pociągiem. Holenderskie były zajęte, więc pociąg był francuski, tak? Oczywiście musieli jechać salonka, żeby było wygodnie, żeby pokazać, że to się fajnie jedzie. Wysłano ze sprzętem całym, z samochodami, proszę Państwa, zaopatrzenie, z flagami holenderskimi, które wywieszano potem, nie faszystowskie, tylko holenderskie flagi wywieszano w obozach. I tu widzimy fragmencik powiększony, że jadą na wschód, oczywiście do Białowieży, Ciechanowca, Kleszczel. Tak? No dobrze.
Tutaj jest legitymacja jednego z takich junaków, który trafił początkowo do obozu w Ciechanowcu, potem był w Kleszczelach, w końcu w Białowieży, czyli wędrował. I to było dla mnie bardzo ciekawe źródło informacji, bo on był aż w trzech obozach. Pociągi, tak, to jest scena z filmu, wjeżdża pociąg na stację w Kleszczelach, ponieważ druga partia tych Holendrów przyjechała na wschód, tutaj do 300 Holendrów, troszeczkę później, bo nie zdążono z naborem, tak? Jak prowadzony był nabór? Nabór był prowadzony wśród młodzieży od lat 17 do 23. No i o ile do NADU wcielano przymusowo na terenie Holandii, o tyle ci, którzy jechali na wschód, były to osoby, które zgłaszały się dobrowolnie. Musiały wypełnić odpowiednie dokumenty. W miastach był cały plik dokumentów, które musiał wypełnić u burmistrza i dopiero potem mógł być skierowany na wschód. Sprawdzano ich tam pod względem ideologicznym jeszcze. Tak? No i taka młodzież, potem już brano, kto się zgłosił. To jest inna rzecz, ale początkowo miano bardzo ambitne plany. I tutaj grupa ta pierwsza oczekuje na pociąg, który właśnie wjechał w Kleszczelach, bo tylko im pomacha, ten pociąg przyjedzie i pojedzie do Białowieży, by tam wzmocnić jeden obóz, bo w Białowieży utworzono dwa obozy, 101 i 104. Proszę Państwa, tutaj mamy cały fotoreportaż. Gazety tonęły w tych zdjęciach, w tych relacjach holenderskich, praktycznie wszystkie. No, często powielały to samo. Była jedna jakaś tam informacja z centrum NADU. No i gazety wszystkie to powielały z różnicą tam kilku dni na przykład. Nie? I tutaj mamy widok, jak z Holandii wyjeżdżają. To było takie miasto, gdzie urządzono im pożegnanie. Bardzo, bardzo takie sympatyczne. Zobaczymy to na filmie. No i sobie jadą na wschód. Co oni chcieli tutaj u nas osiągnąć? Proszę zwrócić uwagę. Wydrukowali sobie mapkę. Co oni chcą? Co oni zamierzają? No tu mamy oczywiście na wschód, tu mamy Bielsk, tu mamy Białowieżę, tak? Tutaj Rada Sztabowa radzi, jak oni tutaj będą gospodarzyć, ale mamy fajną mapkę. To jest Becyrk Białystok i tu, gdzie jest, to jest sieć rzeczna. Ich interesowały rzeki i zmeliorowanie tych terenów oraz przygotowanie dróg, żeby jak przyjadą rolnicy z Holandii, żeby mieli już gotowe łąki, osuszone, tak? Żeby mogli prowadzić pastwiska, zakładać pola. I proszę Państwa, pierwsze, najważniejsze działanie to była rzeka Nurzec. I stąd tutaj wzdłuż tej rzeki Nurzec zostaną rozmieszczeni. Ale planowano też oczywiście i Narew, jak widzimy, a nawet Supraśla, tak? Supraśla. Rzeka Supraśl, także planowano włączyć. Czyli spory obszar planowano zagospodarować na własne potrzeby. Ograniczyło się to tylko do powiatu bielskiego tak naprawdę. Plany były rozległe, bo trzeba było to przedstawić tej spółce, tak? Zrobić tam jakąś kalkulację, ile to będzie zysków, bo to się musiało opłacać, żeby ich zachęcić do udziałów. No i tak to jest z pism takich holenderskich z tamtego okresu, z czasów wojny. Tutaj na mapce zaznaczyłem dyslokację tych oddziałów. Na czerwono to jest 43 rok. Białowieża 101-104. 102 Ciechanowiec, 103 Kleszczele, no i sztab korpusu znajdował się w Bielsku Podlaskim. To nie była jedna ekipa. W 44 wiosną przyjeżdżają kolejne i zakładają obozy. 205 w Boczkach, 206 w Rudce. I to nie jest jeszcze koniec. Przyjadą jeszcze raz, ale to w trakcie powiem. W sumie przewinęło się przez nasz teren około 2000 Holendrów, którzy prowadzili prace przygotowawcze. To nie są, proszę Państwa, 5 osób, 10, to są 2000 osób. Tak? To jest potężna masa. Jakbyśmy powiedzieli w sensie wojskowym, no to jest cały pułk i to silny pułk wojska. Idziemy dalej. Tutaj taka ciekawostka, 10 Korpus NAD, bo to był korpus, który dzielił się właśnie na te obozy, obóz 103 w Kleszczelach. Widzimy budynek, w którym mieszkał Onderobmann, czyli komendant tego obozu.
wartownik jest z karabinem, bo potem Holendrzy po wojnie, żeby ukręcić tej sprawie cały łeb, żeby powiedzieć, nie, to tam fajnie, to tam nic takiego wielkiego się nie zdarzyło, no to sąd orzekł, że ale proszę państwa, oni tylko chodzili z łopatami i nie byli uzbrojeni. Gdy tymczasem ja mam te meldunki polskiego podziemia, Armii Krajowej, gdzie oni wymieniają co do sztuki, jakie oni mieli karabiny, tak? Ile ich było, ile było KBK, ile było karabinów maszynowych. Prowadzili ćwiczenia z wojskiem niemieckim, w zwalczaniu partyzantki, z lotnictwem niemieckim. Cały czas były ćwiczenia, to nie ma tak, że oni sobie siedzieli, tylko pracowali. Nie, oni się przygotowywali, bo o to chodziło. Odciążali Niemców, kręcąc się tutaj, odciążali Niemców od spraw patrolowych, proszę państwa, zaangażowania sił, no bo tu już były siły, które rzekomo przynajmniej miały sprzyjać armii okupacyjnej. Czyli te plany Niemcy traktowali jeszcze szerzej, tak? Szerzej, bo wciągnęli ich w takie sprawy, powiedzmy, zabezpieczenia zaplecza. Teraz tak, tutaj mamy, przeczytam państwu taką streszczoną, przerobioną trochę opinię o miejscowej ludności. Tu komendant, ten taki bardziej ostrzyżony, młodszy, to jest właśnie komendant. Tu można po tych patkach poznać, wszystkie te stopnie udało mi się rozszyfrować. Zgodnie z wytycznymi prokomendantowymi pozytywnie oceniano pod odpowiednim holenderskim kierownictwem, jeszcze musiało być odpowiednie holenderskie kierownictwo, Białorusinów i Rusinów, bo z nich uda się zrobić dobrą i pracowitą ludność chłopską. Tak, tak uważano. Kleszczele na tle Bielska odbierano jako miejscowość zacofaną, zabudowaną tylko drewnianymi domami, głównie bez podłóg, klepiska były, z ludnością posługującą się prymitywnymi narzędziami rolniczymi. Zwrócili uwagę też na to, że ludzie tam przed domami to siedali na kamieniach, a w Bielsku to siedzieli już na ławkach. Tak? No, takie nawet szczegóły opisują. Podobała im się to architektura świątyń, cerkwi, kościołów. Oni to chętnie fotografowali, szczególnie wieże. Nie wiem, na czym to polegało. Tak to mniej więcej wyglądało. O właśnie, to takie zbliżenia z tego filmu zobaczymy. No i praca. To są kanały odwadniające. To jest fragment regulacji nurca. W górnym biegu, stąd on jest wąski, tu jest zrobiony rów, no i widać jak pod nadzorem junacy prowadzą prace melioracyjne. Proszę państwa, cóż oni takiego zrobili? No powiedzmy koryto rzeki 140 metrów, imponujące roboty to nie były, tak? Tam. Ale propagandowo jak najbardziej. Ukończono rów 1380 metrów. Dalsze 1880 wykopano tylko częściowo, więc nie wiemy, na czym to polegało, te częściowo. Czyli nie były to jakieś znaczące prace, ale propagandowo jak najbardziej. Chwalili się, że dzięki ich pracom będzie można pozyskać 145 tysięcy hektarów łąk. Nie wiem, jak oni to wyliczyli, to jest tak obszar wielki. Przy tylu rowach, raczej przy 150 metrach rowu, czy 180, jest to niemożliwe, no ale niech tak będzie. W 1943 roku we wrześniu był moment przełomowy w Kleszczele, bo Kleszczele są najbardziej ciekawe w tym wszystkim i najwięcej osób pamięta to ze względu na różne sytuacje. W Kleszczelach wybuchł pożar i ci junacy ruszyli i piaskiem ugasili pożar jednego domu, czym zaskarbili sobie sympatię mieszkańców. Mieszkańcy nie mogli się z nimi porozumieć, bo raz obowiązywał zakaz kontaktowania się z ludnością miejscową, szczególnie z kobietami, bo jak byłoby dziecko, byłby kłopot. Tak? W Kleszczelach nawet po latach wyidealizowano tych Holendrów. Mówiono, że oni przyjechali tu za karę, tak? Bo oni nie chcieli walczyć po stronie niemieckiej. W ten sposób to ludzie sobie interpretowali. Po prostu tak sobie ludzie to wyobrażali. Tak? Taka była ich opinia na ten temat, ale wyrażały to osoby, które były w czasie wojny dziećmi. Po to tak z lat 90. i z ostatnich poschodzą te relacje, czyli te osoby, które w czasie wojny miały tam po 10-12 lat, opowiadały to, więc to zupełnie jest inne przełożenie. Opowieść dziecka z tego okresu, tak, a osoby dorosłe, która już mniej więcej się orientowała, o co chodzi. Czyli zostali skazani na przymusowe roboty, o tak mi jeden pan powiedział. Tu mamy Ciechanowiec. Getto w Ciechanowcu zlikwidowano w listopadzie 1942 roku.
Żydów przez krzyże wywieziono drobinki, no i koniec, tak? Natomiast w końcu lipca 1943 roku bezpośrednio z Białegostoku przyjechali tutaj Holendrzy i zajęli obiekty pożydowskie, synagogi. Tu widzimy synagogi w Ciechanowcu. I w nich mieszkali. Tak? Wszystko się do środka zostało wybrzuszone, wymalowane, prycze wstawione. No i to jest miejsce zamieszkania teraz Holendrów. Generalnie Holendrzy na swoje miejsce, kto im pomagał? Miejscowi niemieccy amtskomisarze, czyli tacy zarządcy gmin niemieccy. Tak? Amtskomisarz to jest ten gminy. Sprzyjał im także landrat w Bielsku, zupełnie, proszę Państwa, postać nieznana, bo się nikt nie zajmuje tymi urzędnikami szczebla średniego, wysokiego, tak? A ich nic nie spotkało. Ale to, co oni robili, przecież oni na miejscu, oni bezpośrednio, tak, uczestniczyli, oni, ale to zostawmy. Jest Ciechanowiec, to praca, no młodzi muszą jeść, wiadomo, to non-stop był problem z tym jedzeniem, oni to opisują. Znalazłem nawet jadłospisy, jakie były planowane, ale ciągle byli głodni. I to ludzie sami też w tych miejscowościach, o których rozmawiałem, mówią, oni ciągle byli głodni, młodzi chłopcy, oni ciężko pracowali, potrzebowali jeść. I był taki incydent w Białowieży, że dwóch było na przepustce, no i zobaczyli, jabłonka jest. Nie? Podeszli pod tę jabłonkę, chcieli zebrać kilka jabłek i sobie upiec potem. Zobaczył to niemiecki wartownik i po prostu strzelił do nich, tylko że nad głowami. Zrobiła się afera. Tak? Czyli były sytuacje, ale potem okazało się, że wartowników niemieckich uprzedzono i Holendrów dopuszczono nawet do kantyny w Białowieży niemieckiej. Zresztą oni jak jechali, to spali nigdzie indziej, tylko w hotelach dla Wehrmachtu, tak? Ci Holendrzy. Oni korzystali z hoteli dla Wehrmachtu, żeby była sytuacja jasna. Dobrze, idziemy dalej. O, tutaj idzie oddział do właśnie w Białowieży, żeby zająć swoją pozycję. Tu mamy takiego też, tutaj jest taka scena propagandowa, gdzie dowódca dzieli się ostatnim papierosem z tym junakiem, tak? On go przynoszą nożyczki, tam będzie scena taka w filmie. Przetną tego papierosa i proszę bardzo. Tak? O. Papierosy to był duży problem. Oni się tam chwalą, że załatwili swoim z Ukrainy, załatwili tam sporo ilość papierosów, że oni mieli tam lepiej jak inni, nawet lepiej jak z papierosami było jak w Holandii. Tak oni to piszą. No tu widzimy też posilanie się. Zastawa była specjalnie dla nich, z symbolem. Na którym było znak właśnie tej formacji NAT, na którym był napis służę, tak, służę. I każdy taki element był oznaczony też. Tu widzimy Białowieżę. Junacy pracują, ale broń jest przygotowana z boku, jak widzicie Państwo. To są karabiny strzeleckie na wypadek ataku partyzantów, bo ich straszono, że cały czas jest zagrożenie partyzantami, więc broń była pod ręką. No i ktoś powie, że nie posługiwali się bronią, nie mieli broni. Ale dowody są mocniejsze. Proszę bardzo, w pewnym momencie władze faszystowskie w Holandii zażądały, aby junacy witali się też po faszystowsku. Tak? Nie jak to w całej Europie. Witamy się tak, albo tak, przepraszam, jak to tam jest w armiach. Nie, po faszystowsku, nie będę podnosił ręki, bo to dla mnie hańbiące by było. Ale nie wymagano specjalnie od nich tego. Niektórzy młodzi sami z własnej woli witali się po faszystowsku. Tak? I tu mamy taki przykład, gdzie podnosi rękę i składa meldunek. To typowy widok na zewnątrz dla ludzi. Szpadel na ramieniu zamiast karabinu, idą do pracy. Tak? Ale tutaj z kolei mamy już, jadą na ćwiczenia w zwalczaniu partyzantów i każdy już ma karabin. Tak? To nie jest tak. Mundur oryginalne. Można w internecie nawet kupić i dzisiaj, bo to tam opóźniają te stare szafy po dziadkach, tak, jak i Niemcy sprzedają zdjęcia, tak, po swoich. O, to jest ciekawe zdjęcie właśnie też z tego filmu. Kobieta, proszę zwrócić uwagę na jej brwi. Kobiety się może lepiej znają. Ona brwi ma ogolone i narysowana jest kreska. Dziwna moda. No, ale. Coś, co mnie chyba najbardziej zdziwiło, otóż w pewnym momencie 22 września 1943 roku przyjeżdża na ten teren najwyższy rangą hitlerowiec, jaki odwiedził
obwód białostocki generalnie. Tak? Jest to minister, nie byle kto, bo jest to Konstantyn Hierl, generał, a ten generał w 1919 roku był majorem. I to on wysłał, pozwolił Hitlerowi pójść na słynne zebranie, gdzie Hitler błysnął. I potem, proszę zwrócić uwagę, na górze jest z Hitlerem, a dole jest z Hitlerem. Bardzo często jest bardzo duże zdjęcie go z Hitlerem. Hitler potem mu się odwdzięczał, tak, za to. I ten człowiek został ministrem Besteki. No, i proszę państwa, przyjechał, żeby obozy w olbrzymiej obstawie. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. W tym czasie w Brańsku zabito niemieckiego komendanta obozu pracy, Baulager Brańsk, był taki obóz, gdzie tam około 200 osób, non stop młodych ludzi było wykorzystywanych, ich do pustego getta wpędzono i oni musieli pracować, budując drogi, ale to byli Polacy. To był nakaz, musieli być umundurowani odpowiednio. No i komendanta, w związku z tym, że komendant znęcał się nad młodymi tymi ludźmi, no to dwaj partyzanci na własną rękę postanowili go zabić i zabili go. I ludzie myśleli, że to już jadą po prostu wszystkich wymordować w tym terenie. Kto mógł się krył, uciekał, a to przyjechał, bo to było dosłownie niemal na styk, tylko inną drogą, równoległą jechał ten Hierl w obstawie swojej. Ten Hierl, to jest ta postać. I proszę zwrócić uwagę na okno. To okno nam dowodzi, że jest to synagoga w Ciechanowcu. Tak? Wita się z Potem. Pot to był komendant właśnie tego całego zgrupowania w Bielsku Podlaskim. No i tam mamy też postacie, które się pojawiają. O, to jest ciekawa postać, za chwileczkę ją zobaczymy. Ta postać w tle. On na filmie jest widoczny, jak przyjeżdża do Bielska. Holendrzy zajmowali te szkoły polskie na miejsca rozlokowania wojsk. Ich nie interesowało, czy dzieci się uczą, czy nie uczą, gdzie te dzieci są teraz, tak? Ale zajmowali szkoły i sobie tam mieszkali, no bo im tak było wygodnie. Budynki były murowane. To takie drugie oblicze, nie? Takie ludzkie oblicze. Mnie by to zainteresowało, skoro mieszkam w szkole, to coś z dziećmi jest. Takie no, ludzkie bym powiedział, ich nie za bardzo to chodziło. O, proszę bardzo, tu mamy kawałek, tak zwana czwórka w Bielsku obecnie. Kto zna Bielsk, no to wie, o co chodzi. I tu ten właśnie komendant korpusu, Arbeitslider, Pot, to jest ten w mundurze SS holenderskiego, tak? Czarny mundur, on dowodził. I obok jest to generał Bettmann, tak? Wita się z nim, jest wizytacja obozu. Teraz tak, tutaj mamy właśnie tego całego dowódcę NADU w Holandii. To był general Arbeitslider de Bock, tak, de Bock. Ten człowiek poniósł, wiecie, jaką karę za to, że on dowodził całym tym oddziałem i był w mundurze faszystowskim. 4 lat, skazano go na 4 lata więzienia. Ile odsiedział, to jest inna rzecz. To była jedna z dotkliwszych kar. Ja państwu potem wymienię, jakie kary dawano za to. On też przyjechał potem jako następny. Tamci byli i on zaraz też się pojawił, przyjechał, wizytował. Awansował tych ludzi tam. I są takie opisy dosyć szczegółowo, nawet co jadł, tak, gdzie się poruszał. Naprawdę bardzo wylewnie Holendrzy na ten temat pisali. A tutaj mamy, bo taki turnus tych junaków trwał kilka miesięcy, od lipca do pierwszych mrozów. Jak były mrozy, to już nie było robót, więc tych młodych ludzi wysyłano z powrotem. Za to, że byli też w tym NADzie, no to skracano im okres służby ewentualnie wojskowej. Albo też oferowano im służbę dalej w NADzie, albo mogli służyć też w Radzie Niemieckim, analogicznej służbie lub pójść do SS, tak? Takie były różne oferty. Potem bonus ideologiczny, przeszkolenie i tak dalej. Nie, był już zaawansowany nieco. I tu jest zdjęcie jednego z junaków. Otrzymałem też od osoby, która w Holandii znalazła to zdjęcie. Bo na odwrocie jest napis. Zima 1943-44, Kleszczele, gotowy na polowanie po komendzie NAD. Tak?
oko będzie na to. Chodziło o to, że zostawiano tutaj grupę Holendrów, którzy godzili się, żeby zabezpieczyć obóz, żeby nikt tam nic nie ukradł, nie zniszczył, ewentualnie nie przed partyzantami. I tutaj mam takiego jednego, który zabezpieczał. Dobrze, pojechał jeden korpus. Proszę Państwa, wiosną przyjeżdża następny. Tamten był 10, ten jest 20 korpus. Jest wiosna 1944 roku i tu dochodzi do incydentu, który wystraszył poważnie Holendrów. Otóż Holendrzy postanowili uzyskać, przyjechali, no i chcą coś jeść, więc pojechali do majątku Bystre. Majątek Bystre jest między Boczkami a Kleszczelami i tam chcieli pozyskać ziemniaki, bo był niemiecki zarządca majątku, oczywiście Polacy byli powyrzucani, niemiecki zarządca majątku, właścicieli nie ma. Nie zastali tego Niemca i wracają. Ale sołtys wsi postawił oczywiście, żeby nic nie robili, bo nikt nie wiedział, kto są ci Holendrzy, jakie cele, co oni tu mają. Kompletnie ludzie zdezorientowani. Sołtys postawił im spirytusu. No i komendant, jeszcze kilka osób, wypiło sobie nieźle tego spirytusu i wracają. Jeden po drodze, w drodze powrotnej, furmanki jadą, a on wysiadł i pobiegł sobie na stronę, że tak się wyrażę. Wszedł do takiego lasku i przypadkowo zobaczył drut. Za ten drut i idzie. A ten drut ginie w jałowcu w dół. To on pociągnął. No i wtedy Sowiet, który stał na warcie, też pociągnął, ale z pepeszy, tak? I zabił go. Jak usłyszano strzały, rozpoczęła się walka. Trafili, proszę Państwa, na okop sztabu partyzantki sowieckiej na cały powiat bielski. Nawet jeszcze szerzej. To byli te onaciki, te wszystkie inni przeszkoleni w Moskwie, których spadochroniarzy zrzucono tutaj. I oni mieli organizować partyzantkę sowiecką i prowadzić rozpoznanie polskiego podziemia. To była taka grupa NKGB Sława. Tak? NKGB to wiemy, o co chodzi. Tak? I oni mieli robić rozpoznanie. I gdyby Holendrzy wiedzieli, i tam mocniej nacisnęli, no to mieliby super, powiedzmy, no, sukces. Natomiast wywiązała się strzelanina. No ci Holendrzy młodzi, nie ostrzelani za bardzo, tyle co tam, powiedzmy, w ćwiczeniach. Sowieccy partyzanci, to oni już byli doświadczeni i było znacznie mniej. Ale faktem jest, że zginęło kilku Sowietów i zginęło dwóch Holendrów, trzech było rannych, w tym jeden ciężko. A do tego się Holendrzy przyznają przynajmniej, tak? Tylko problem jest, że oni w swoich publikacjach piszą, że to Polacy zabili tych Holendrów. Tak? To polski oddział był, a nie sowiecki. Czyli kompletnie też nie mieli pojęcia, co to jest. Po tym zdarzeniu, a ta walka jest opisana przez Sowietów z tego oddziału, znalazłem w kilku sowieckich książkach relacje tych, którzy uczestniczyli, no i mam ze strony holenderskiej, tak? I mam takie echa polskie, tak, że to dobrze da się naświetlić tę sytuację, to się rzadko zdarza, że było tyle źródeł o kompletnie nieznanej sprawie. No ale dobrze, Holendrzy przestraszyli się i alarmują, że tutaj nas już atakują, tu się dzieją złe rzeczy, zapada decyzja, żeby ich wycofać. Tak, gdzieś tam maj, powiedzmy, ich wycofują. Tylko, że są naciski. W Holandii pojawia się olbrzymi problem z żywnością. I co wtedy Holendrzy robią? Musimy się ratować, musimy tą żywność skądś brać. Skąd? No to znowu ładują grupy młodych ludzi w wagony i wysyłają z powrotem jako obóz wschodni 301. Tak? Jako obóz wschodni 301. I ich zadaniem już jest tylko pozyskać żywność. Ich nie interesuje, że oni jak będą pozyskiwali tę żywność, no to ograbią ludność tu mieszkającą. Tak? Rozumiecie? No takie są, to skąd ta żywność mieli wziąć? Przecież oni nie sadzili tego zboża, nic nie robili, oni jak przyjadą, to będą po prostu brali. Wagony pojadą z powrotem. Ale sytuacja się zrobiła niebezpieczna, bo Holendrzy przyjechali w czerwcu, zboże jeszcze nie dojrzało, jak wiemy, w czerwcu. Nie ma za bardzo co tam z tych pól zabierać. W końcu lipca jest już tutaj Armia Czerwona zajmuje te tereny. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. I oni poczekali do jakiegoś czasu. Coś tam chyba skubnęli z tego zboża. I Niemcy postanowili powiedzieć stop, Holendrzy. Was do Prus wysyłamy i tam będziecie umocnienia budowali, bo tu już Armia Czerwona się zbliża. Tak? I to rzeczywiście była próba wykorzystania Holendrów wtedy przez Niemców.
Ale to się zakończyło chyba pozytywnie dla Holendrów, bo są takie sygnały, że prawdopodobnie im się udało jednak opuścić teren Niemiec. Niemcy chyba z tego zrezygnowali, bo to była niewielka grupa, tam może do 200 osób, więc... I tak się, proszę Państwa, kończy pobyt Holendrów na tym terenie. No cóż, serce nie sługa, jak to się mówi. Przyjechali młodzi chłopcy na tym terenie. Mężczyzn było brak, bo część zginęła w 1939, albo Sowieci wysłali na Syberię, albo gdzieś tam w łagrach siedzieli, tak, w obozach młodzi ludzie. No i jak młode dziewczyny zobaczyły tyle młodych mężczyzn, tak, blondynów, z reguły rosłych, tu zobaczymy jednego takiego, ma chyba z 1,20 m może, jeden Holender, więc no, zaczęły się ciche romanse, tak, zaczęły się ciche romanse. I tutaj jest kartka z notatnika jednego z Holendrów, jak wyjeżdżał, to zapisał adresy. I tu jest tak, Paulina Koc z kolonii Ciechanowczyk, tak? Marusia Marczenko z Kleszczel, Paweł Leonkiewicz z Kleszczel. I jest adres nawet okupacyjny, August Spitzstrasse, 43, tak? Także można sprawdzić, kto tam mieszkał, czy mieszka, nawet nie sprawdzałem tego, czy te osoby, czy jacyś potomkowie są tych osób. Na pewno są. Będąc w Kleszczelach, proszę Państwa, rozmawiając z ludźmi, jedna pani mówi, proszę pana, ja jestem właśnie wnuczką, mówi, Holendra, tak? Jestem wnuczką Holendra, moja mama, mówi, urodziła, tak, dziecko. I faktem jest, że w latach 90. przyjechała cała rodzina Holendrów, Holender z żoną, z dziećmi, i mówi, tutaj pracowałem, tak? I podchodzi do kobiety, mówi, a w tej się kochałem. Tak, przy żonie mówi, w tej się kochałem, mówi, ale to jeszcze wtedy ciebie nie znałem, tak? Tak, takie sytuacje. Były też takie ogłoszenia zamieszczane przez ludzi z Kleszczel w gazetach holenderskich. To znajdowałem też. Takie próba nawiązania kontaktu jeszcze. Taka ciekawostka. Tak to wyglądało. Proszę Państwa, kilka lat po wojnie oczywiście toczono dochodzenia, procesy. To było rozliczanie, jak to jest po wojnie. Trzeba rozliczyć, tak? Tych winnych wszystkiemu, tych działań. No i szukałem i w wyrokach sądowych, proszę Państwa, znalazłem, tego jest dużo. Tylko że trudno jest namierzyć, które wyroki dotyczą pobytu na naszych terenach. Jednak da się to zrobić. Jeżeli piszą, że to był Korpus Wschodni, to na mur beton tutaj, bo innego korpusu nie było, innego miejsca, gdzie pracowali, nie było, tylko tutaj, Korpus Wschodni. Jeden tłumaczył się tak, dlaczego on, powiedzmy, no, zrezygnował w pewnym momencie. Nie mógł pogodzić się z traktowaniem ludności polskiej przez Niemców. Tak? I, no, w ten sposób powiedział. No tak było źle, że ja uciekłem, bo to nie dla mnie. Co za to dostał? Został internowany, proszę Państwa, i został pozbawiony praw wyborczych, czyli nie mógł głosować. Z kolei 30-letni Konrad Ras wyrokiem sądu został internowany i pozbawiony praw wyborczych oraz prawa do służby w siłach zbrojnych. Tak? Onderopmann, czyli taki komendant obozu, prowadził propagandę zachęcającą do wstąpienia do Korpusu Wschodniego, Ostkorps, czyli u nas. I on, proszę Państwa, nazywał się Lemke i za dobrowolne wstąpienie do NAT i służbę w Ostkorps otrzymał wyrok 3 miesięcy internowania z zawieszeniem na 2 lata i pozbawieniem praw wyborczych na 10 lat. Tak? No, takie wyroki symboliczne. Okazało się, że podjęto próbę karania tylko te niskie płotki, bym powiedział, te wyższe. Bardzo szybko prasa holenderska dotarła, że nawet są blisko w otoczeniu królowej się znaleźli, jak królowa wróciła. Oni znowu wrócili do łask. Są takie osoby, które wszędzie się wpasują, Państwo znacie to, nie? No i taka grupa się znalazła, przedsiębiorców, którzy firmy prowadzili, to ich nie ukarano, ich nie. Jest bardzo znane firmy holenderskie, które czerpały dochody, bo one produkowały dla tych junaków różne rzeczy, to, proszę Państwa, te firmy do dzisiaj są bardzo popularne i znane u nas, działają, tak jak niemieckie zresztą, tak? Ale tu już nie będę nazw wymieniał. To jest taki jeden z wyroków Trybunału. No i oczywiście odnosi się wrażenie, że to miało być zapomniane, bo chyba w 1947 czy 1948 roku jest taka opinia sądowa ostatecznie,
Co tu z tym fantem zrobić? Te wyroki zapadają jakieś niskie. Jedno było skazanie tylko na długoletnie więzienie jednego z komendantów, który za niewykonanie wyroku przez tego junaka zastrzelił go. Ale zastrzelił go na terenie Holandii. I wtedy mu tam dali dosyć, nie wiem, czy w końcu kara śmierci nie zapadła, tylko nie pamiętam. I tak powiedzieli, że no to nie będziemy o tym mówić. Dlatego ten film był takim przypomnieniem i Holendrzy zablokowali, że tego filmu nie można oglądać w internecie. Już się nie da, tylko fragmenty tam są, to co Polacy tam przechwycili, to fragmenty są w internecie. Holendrzy już to blokują. Zwróciłem się z prośbą do Polonii Holenderskiej, oni tam mają fajne takie gazety, to oni też, niechętnie, no jak przyślecie, to my tak pomyślimy, czy to zamieścić, czy nie zamieścić, takie asekuracyjne, nie? Nie, tam nie będziemy zamieszczać. Ja zresztą zamieściłem to, jest to opisane szczegółowo, z źródłami wszystkimi, tak? W takim piśmie, które wydaje Bielski Almanach Historyczny i tutaj wszystko jest w szczegółach opisane, także nie ma problemu. 22. Proszę Państwa, oczywiście nie byliby to Holendrzy, gdyby nie chcieli sprawdzić, jaki był efekt finansowy tego przedsięwzięcia. No i dotarłem do takiego sprawozdania finansowego, które pisało, że roczny budżet 45 milionów guldenów. Przez te obozy, nie tylko u nas, ale i w Holandii, przewinęło się 15 tysięcy osób, 15 tysięcy Holendrów. Utrzymanie jednego kosztowało 3 tysiące guldenów, jak wyliczyli. A wydajność pracy junaków określano jako niewielką. Przydatność tej kosztownej służby była rozczarowująca, jak to określili, tak? Rozczarowująca. Zwłaszcza, że NAT w znacznej części pracowała dla potrzeb niemieckiego Wehrmachtu tak naprawdę. Służba pracy stopniowo stała się i to jest cytat. Stopniowo stała się narodowo-socjalistyczną instytucją edukacyjną. Rozumiecie? Narodowo-socjalistyczną instytucją edukacyjną. A wyjazdy do Rosji i Polski, gdzie trzeba było przygotować kolonizację, nie były bezwarunkowym sukcesem. Czyli to nie był sukces żaden. Tak? Nie ma się czym chwalić. Jak się nie ma czym chwalić, to po co o tym mówić tak naprawdę? Tak? Przedsięwzięcie było nieuzasadnione ekonomicznie. Tak to stwierdzono. Dziękuję za uwagę i cierpliwość. O, przepraszam.